Ty mi fryzurę popraw, a nie sobie. Ty pomieszałaś i w ogóle nie widać różnicy. A mi popraw. Jak nie widać? No tak ślicznie wyglądasz. Czy się czesałaś, czy nie, ty tak przykro. Cześć! Cześć! Witam was w drugiej randce w bibliotece. Ja jestem Piotrek, to jest Karolina. I oboje prowadzimy blog Geek Kocha Najmocniej. Aktualnie znajdujemy się w Gminnym Domu Kultury i Sportu w Ostaszewie. Co miesiąc będziemy spotykać się z Wami tutaj w bibliotece i przedstawiać dwa komiksy, które w jakiś sposób są ze sobą połączone. Dzisiaj mamy dla Was dwie mangi. Dzisiaj zaczniemy od pierwszego tomu serii Wzgórze Apolla autorstwa Yuki Kodama. Na początku lata 1966 roku główny bohater Kaoru przenosi się do prowincjonalnego liceum, gdzie trafia na szkolnego łobuza Sentaro. Na początku historii bohaterowie nie przepadają za sobą, lecz wraz z rozwojem fabuły zaczynają się zaprzyjaźniać. Głównym motywem tej historii jest jazz i ogólnie miłość do muzyki. No, ja się z tobą nie zgodzę, że to jest główny motyw tej opowieści. Nie. Fakt jest ważna, bo muzyka w tej opowieści naprawdę odgrywa dużą rolę. Podobało mi się w ogóle, jak to jest pokazane. Ja słyszałam tę muzykę, kiedy czytałam to. Chociaż to jest słowo pisane, rysowane, to ja słyszałam te utwory i mogłam się bardziej wczuć. Ja nie słyszałem żadnej muzyki, gdy czytałem tą historię, ale myślę, że chciałbym jeszcze raz ją przeczytać i słuchać dokładnie te utwory, które oni wykonują w tym momencie. Jazz jest główną osią fabuły, bo głównie się tym chłopacy interesują. Oczywiście tutaj są jakby pierwsze młodzieńcze miłości, ale główną rzeczą, którą się interesuje, jest Ritka, czyli przyjaciółka obu bohaterów, i muzyka. A ja uważam, że Kaoru się najbardziej interesuje Sentaro, a nie jakąś muzyką czy Ritką. Jak on cały czas myśli o tym, dlaczego ja czuję coś takiego do Sentaro? Kto to w ogóle jest? Dlaczego on to powiedział? W ogóle moment, jak oni się poznali, jak Kaoru chce uciec, bo ma atak paniki i spotyka śpiącego Sentaro i Sentaro go łapie za rękę i tak patrzy na niego i mówi: Anioł, jest po prostu so gay i To o. w ogóle nie jest gejowskie. Faceci nie mają tak, że podchodzą do siebie: o, zostaniesz moim przyjacielem. Oni szukają prawdziwego przyjaciela. Sentaro nie ma prawdziwego przyjaciela, ponieważ jest łobuzem i nikt z nim nie bardzo chce się zadawać. Nie, ja uważam, że nie. Jeżeli nie ma, to dlatego, że jest odludkiem, bo jego ojciec był Amerykaninem. No tak, i widać tam bardzo ten ksenofobizm, ale ich po prostu coś łączy, bo jeden i drugi jest odludkiem, ale z różnych powodów. A moim zdaniem oni balansują na takiej granicy przyjaźni i miłości, i to jest z jednej strony dwóch kumpli, ale z drugiej strony jest między nimi takie silne uczucie na zasadzie młodzieńczej miłości. I ja to widzę w tym, bo na przykład jak ja odkrywałam swoją seksualność, to wtedy to było coś takiego, że no owszem, faceci mi się podobają. Ale dziewczyny mi się też podobają i ja potem wracałam sobie myślami do przeszłości i wtedy wszystko mi się układało, że wtedy ja nie patrzyłam na te dziewczyny pod względem przyjaźni, tylko te myśli, właśnie podobne myśli do myśli Kaoru, czyli dlaczego on to powiedział, dlaczego coś tam, dlaczego takie uczucia mam, no to była ta miłość i ja widzę, że to jest właśnie takie balansowanie na tej miłości i przyjaźni. No nie bardzo, bo to jest raczej miłosny trójkąt. Sentaro nie jest zakochany w Ritce, zakochany jest w innej babce. Kaoru jest zakochany w Ritce, Ritka w Sentaro. No. Bo to jest prawdziwa męska przyjaźń. No to faceci tak sobie myślą o sobie? Faceci przede wszystkim myślą, bo nie będą rozmawiać ze sobą o swojej przyjaźni, bo o tym się nie gada. Czyli uważasz, że to jest tylko opowieść o przyjaźni i dorastaniu. I nie ma tam żadnych motywów LGBT, nawet subtelnych. Nie ma subtelnych, ponieważ to są dzieci. Oni nie bardzo wiedzą, co chcą. Na razie latają za dziewczynami. No ale bez przesady w tym wieku już potrafisz odkryć swoją seksualność Ja chyba. rozumiem, ale to nie ma nic wspólnego, ponieważ oni mają jakby inne zainteresowania. No widać wyraźnie, że oni za dziewczynami latają, a między sobą po prostu, bo oni nie mają jakby jasno, nie mówią między sobą, że się przyjaźnią.
Sentaro lubi Kaoru, ale tak trochę patrzy na niego z góry, bo on się wydaje mu się, że to jest hrabiątko. Ja uważam, a że Kaoru patrzy się na Sentaro jak na dzikusa po prostu. I się jakoś no trzymają to właśnie między Kaoru sobą. Patrzy na niego z góry, Sentaro nie patrzy z góry. Sentaro patrzy na tej samej płaszczyźnie, że są sobie równi. I to Kaoru w nim ujęło właśnie. No moim zdaniem on też tak patrzy trochę jak takie, ach, hrabiątko, pobiegnij sobie. Ta historia ujęła nas tym, jak specyficzna gwara tej wioski, jak została ujęta w polskiej wersji. Otóż przetłumaczono ją jako język śląski. Tak, to jest wspaniałe. Jak ja czytałam pierwszy raz, to byłam zachwycona tym. To był genialny pomysł, żeby, tak jak wcześniej mówiłeś, jak rozmawialiśmy, żeby nie przedstawić tego jako kaleczenie polskiego języka, tylko żeby to przedstawić jako faktycznie istniejąca jakaś gwara. I to jest gwara śląska. I to jest urocze, jak ci Japończycy mówią po śląsku. Kolejną opowieścią jest Mój drogi bracie, autorstwa Ryoko Ikeda. Główna bohaterka Nanako zaczyna naukę w prestiżowym liceum żeńskim. Niedługo po tym dostaje się do elitarnego szkolnego stowarzyszenia Sorority. Niestety, razem z tym zostaje uwikłana w panujące w szkole skomplikowane relacje pomiędzy uczennicami. Swoje perypetie opisuje w listach skierowanych do poznanego niegdyś studenta, którego nazywa swym braciszkiem. To jest kolejna opowieść LGBT! Znowu! Tylko, że niestety teraz muszę przyznać, że to jest naprawdę, są takie tematy. Ale one nie są najważniejsze w tej historii. Są. One są jednym z elementów głównego wątku, ale nie tylko. Ale to jest taka opowieść o miłości dziewczyny do dziewczyny. Ale takiej dziecięcej bardziej. Nanako odkrywa swoją seksualność. Tak się zastanawia, czy można kochać kobietę. A jeszcze spotyka na swojej drodze Rei, która jest po prostu idealną dziewczyną, żeby się w niej zakochać. Taki jest... typowa nastolatka emo. Ona ma problemy ze zdrowiem psychicznym, ma skłonności samobójcze. Typowa nastolatka. Jest, wcale nie. Jest w niej coś takiego fascynującego. Ona jest piękna, ma długie włosy, zamiast jakiś tam spódniczek to nosi garnitur, gra na gitarze i tak, o Boże, po prostu, znaczy, jakbym ją znała, to bym za nią latała. Mi się wydaje, że ona jest po prostu intrygująca, bo z nikim nie rozmawia, siedzi sama i na wieży i pali papierosy, jest taka tajemnicza i właśnie gra na gitarze i wszystkie małolaty już, och. No ale to jest nadal, jest rozpuszczonym dzieciaczkiem. Czemu rozpuszczonym dzieciaczkiem? No pomijając to, jakie są stosunki w Japonii tam do nieślubnych dzieci, no to jakie te dzieci w ogóle między sobą podziały robią, bo ty jesteś ślubny, ja jestem ślubna, a ty nie, więc jesteś bękartem. Dziecko do dziecka tak mówi, no po prostu o. No i to jest właśnie bardzo ważny element, bo mamy Miję i mamy Rei, które potem okazują się być siostrami. Mija traktuje ją z wyższością, że ja jestem tą ważniejszą córką, że ja jestem szefową stowarzyszenia, a ty jesteś tylko jakimś odludkiem. I to jest straszne, bo Rei widać, że kocha Miję i to nawet jest wręcz taka miłość kazirodcza. I ta Mija to wykorzystuje, robi z nią wszystko, co chce. A Rei jest jak taki mały pieseczek, i robi wszystko, nawet się krzywdzi. I Nanako stwierdza, kurczę, muszę ją uratować. Zwłaszcza, że Rei naprawdę zaczyna okazywać jej zainteresowanie głównej bohaterce. Znaczy głównie Nanako się nią bardzo interesuje, a Rei tak jest bardzo zapatrzona na swoją siostrę jak obrazek. I jest taka jakby, że w niej zakochana trochę, ale czy to jest bardzo, bardzo kazirodztwo, to nie wiem. No nie wiem, moim zdaniem ona ją tam kocha nie jak siostrę, tylko ją kocha jak... Że bardzo jej tak bardzo zależy na niej, nie wiem czy ją kocha. To jakby nie jest aż tak wyraźnie napisane. W ogóle tam jest taka masa uczuć, emocji i wszyscy ze wszystkimi, wszyscy mają jakieś tajemnice i jest dziewczyna, którą nazywają księciem, która zniknęła na rok, wróciła i coś się dzieje. I to dlatego to jest teen drama taka straszna, że aż to widać w warstwie graficznej. To nie jest historia dla zbyt dorosłych ludzi, bo po prostu bardziej dorosły człowiek się będzie nudził na tym.
To jest straszne, ponieważ okładka sugeruje coś innego, a w środku jakby okazuje się, że no to nie jest taka historia dokładnie o tym, bo głównie to jest historia o dorastaniu i o tym, jak różną postać przyjmuje miłość. Moim zdaniem to nie jest historia o różnych rodzajach miłości, tylko moim zdaniem to jest historia o tym, jak okrutne potrafią być dzieci, szczególnie dziewczynki. Mają w głowach, że najważniejszy jest status społeczny, bo i tak nie osiągną nic więcej niż udane wyjście za mąż. Tak, to bardzo to czuć w tym. Najśmieszniejsze jest to, że w dzisiejszych czasach dziewczynki też tak myślą. Więc one subtelnie na początku wbijają sobie szpile, a potem już lecą na noże i to nie jest metafora, to jest prawda. Ta historia pokazuje, jak problemy dorosłych są zrzucane na dzieci. Jak dorośli nastawiają dzieci przeciwko sobie, mimo że w sumie to nie mają powodu. Lesbomancja! Taka lesbomancja! One same nie wiedzą, co chcą. Chcą kobiet! Nie, to jest takie sugerowanie się straszne. Nie, ja to widzę to. Dlaczego ty tego nie dostrzegasz? No bo kto to widzi? Moim zdaniem to jak macie wybór, to nie czytajcie tego. Moim zdaniem jak macie wybór, to czytajcie jak najbardziej. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobało. Czytajcie naszego bloga Geek Kocha Najmocniej. Odwiedźcie też nas na naszym fanpage'u, Twitterze, Snapchacie i Instagramie. Wpadnijcie też na naszą grupę dyskusyjną. Dziękujemy także Monice, dyrektorce Gminnego Domu Kultury i Sportu w Ostaszewie, za to, że udostępnia nam pomieszczenia, abyśmy mogli nagrywać randkę. Mangę Mój Drogi Bracie wypożyczyliśmy z Biblioteki Manhattan w Gdańsku. Pa, pa!